Który z następujących wektorów ma współrzędną y równą współrzędnej y wektora a? Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. Czyli tak, czyli mamy tutaj wektor a oraz wektory b, c i d i mamy tutaj, no właśnie, możemy tutaj wiele, wiele odpowiedzi zaznaczyć, wszystkie odpowiedzi, które pasują. No dobrze, czyli ja sobie skopiowałem to zadanie tutaj, tutaj je zrobimy i potem jak zwykle sprawdzimy odpowiedź. Czyli mamy wektor A, prawda, tutaj. I pytają nas o współrzędną Y, prawda, współrzędną Y wektora A. Czyli dobrze, zobaczmy, napiszmy wektor A, jakie on ma współrzędne. Czyli no, pytają nas tylko o Y, ale może też wypiszmy X. Czyli tak, współrzędna X, to współrzędne wektora to są różnice współrzędnych odpowiednich punktów końca i początku, czyli współrzędną x, żeby obliczyć, no to musimy od współrzędnej x końca odjąć współrzędną x początku. Czyli to jest składowa x wektora, prawda? Każdy wektor jest sumą swoich składowych. O, czyli ten wektor jest sumą tego wektora i tego wektora. To są składowe tego wektora, a współrzędna x, no to jest 8 minus 4, czyli 4, a współrzędna y jest minus 8 minus minus 4, czyli plus 4, czyli minus 8 plus 4, czyli minus 4, tak? Czyli ta współrzędna x to jest delta x, czyli x końca minus x początku, to może już nie będę pisał symbolami, tylko napiszemy, to jest, prawda, to było 8 minus 4, natomiast to było delta y, czyli minus 8 minus minus 4, tak? Delta x, delta y. No dobrze, czyli wektor A ma współrzędną Y minus 4. Właściwie nas interesuje ta liczba. No dobrze, teraz popatrzmy na wektor B. Otóż wektor B, czy ma współrzędną Y minus 4? No widać, że wektor współrzędna Y końca wektora B jest większa niż współrzędna Y początku, czyli współrzędna Y wektora B jest dodatnia. No może jeszcze napiszmy, obliczmy sobie tą współrzędną B wektora, obliczmy tylko współrzędną B, czyli to jest co? 9, współrzędna X jest jakaś, on, nas nie pytają o nią, czy to jest 9 minus 5. Czyli B, druga jego współrzędna jest 4, tak? Czyli nie są równe, wobec tego B na pewno nie. Popatrzmy na wektor C. Wektor C. Jaką on ma współrzędną Y? Znowuż widać, że idzie jakby do góry, prawda? Czyli współrzędna Y to jest różnica tutaj, tak? Czyli to jest 5 minus 1. No to znowuż współrzędna Y jest 4, tak? Czyli C też nie. I D, no D to widać, że D znowuż ma współrzędną Y dodatnią, no bo idzie do góry, no to jeszcze też napiszmy może D. Wektor D, jaką ma współrzędną Y, tak, to jest minus 3 minus minus 7, czyli minus 3 plus 7, czyli znowuż ma współrzędną 4. Czyli D też nie. Wobec tego żaden z tych trzech wektorów nie ma takiej samej współrzędnej Y jak wektor A. Czyli to jest prawidłowe. No jeszcze może policzmy współrzędne X, prawda, żeby jeszcze ten B. Jaka jest współrzędna X wektora B? To są jego składowe, a współrzędna X jest ile? 1 minus 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 4, czyli 5. Na przykład B ma współrzędną X 5. Różnica X-ów jest 5. No C, jaką ma współrzędną X? Czyli tu jest delta x, tak, to jest minus 5, minus 5, minus, minus 9, czyli minus 5, czyli 4, tak, ten ma, czyli c to jest taki wektor 4, przepraszam, minus, gdzie on sięga, minus 4, przepraszam, to powinno być na odwrót, czyli to nie jest tak, tylko minus 4, tak, bo to jest, koniec jest tutaj, czyli to jest minus 9, minus minus 5, prawda? Czyli minus 9 plus 5, czyli minus 4. No i D jeszcze ma współrzędną X jaką? Współrzędną X jest minus 2 minus minus 6, czyli 4. Na D ma 4. No dobrze, czyli odpowiedź jest żaden z tych wektorów.
żaden z tych trzech wektorów. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.